śniadanie. Biegniecie za metrem, powrotny autobus zabiera was z pracy. Potem szybkie dobranoc i parę słów szeptem bez nadziei, że będzie inaczej. Codzienne gazety, wieczorne dzienniki, te same zajęcia w tych samych godzinach. Połykane co wieczór na senne pasywki, bardzo rzadkie wycieczki do kina. Sobie wybrałem, nie byłem naćpany, czy ktoś spytał, na jaki chcę świat.